Dzień dobry. Dzisiaj taki trochę powrót do przeszłości. Samolot, który u mnie bardzo mało latał. A to dlatego, że się go trochę bałem. Tukan. Oto i on. Całkiem spory samolocik. I też z tego co pamiętam, to sporo ważył. I nie pamiętam, ale coś mi się kojarzy, że około 1,5 kg. Także nie jest to lekka maszyna. Latał. Ja to zawsze się nim bałem latać z jednej prostej przyczyny. Nie dlatego, że coś tam z samolotem nie tak. Nie, tylko tutaj problem jest z podwoziem. Podwozie było robione przeze mnie. No i to są pręty takie czwóreczki, chyba nawet piąteczki, ale nieutwardzone. No i tak potrafią się wyginać. A że samolot ciężki, no to skutki tego wygięcia mogłyby być różne. Także może być ciekawie, zwłaszcza przy lądowaniu, a postaram się taki zamiar, żeby wylądować na tej drodze. Wiatru prawie nie ma, zobaczcie, bardzo fajnie, leciutko ten tutaj pył, bo przed chwilą przejechał samolot, to się przemieszcza. Także warunki, no jak to woli, dobre, niedobre, w każdym razie latamy i za chwilę start. Jeżdżą, kurzą. No dobra. W zasadzie samolot sprawdzony. Myślę, że chyba wszystko będzie ok. I to co, lecimy. Nie za dobrze. A nie, jednak dobrze. Podwozie schowane. Coś jakby tak nie do końca wytrymowane. Coś tu się wydarzyło? O, nie, jeszcze nie. Okej, coś się chyba mu przestawiło od ostatnich lotów. Wiecie, to jest ten taki trochę stresujący moment. Kiedy wiesz, że powinno być wszystko ok, a jednak nie jest. Natomiast bardzo fajnie wolno lata. To mi się podoba, bo mimo swojej wagi to zobaczę taki bardzo spokojny lot. Ciekawie mnie, czy się w ogóle schowało po tego do końca podwozie, bo tutaj przez to, że nie było oryginalne, a jak go kupowałem, to były te elementy potwornie drogie. To jak to się mówi, sam to wyklepałem. Także zejdźmy sobie trochę niżej. No awaryjnie jak zwykle może być lądowanie na trawie. Też mu się nic nie stanie. Nie, wyjątkowo. Maximum trim reached. Okej. Ale bo ja pamiętam, że on ma zacięcie akrobacyjne. Dobra. Podwozie schowane jest, dobrze. Jak tam? Ja już dobrze, samolot też już chyba wytrymowany, opanowany. Ciekawe, bo w sobie niedawno nim latałem i tak nie przypominam sobie, żeby jakieś tam były problemy. No wręcz przeciwnie, także coś mi się musiał przytrafić. Słoneczko. Bardzo spokojnie latający, aczkolwiek ja wiem, że ma na zacięcie do akrobacji. Że na pewno nie przy tej baterii będę cokolwiek próbował robić, ponieważ przy starcie mocno dawała znaki, że się kończy. Tu jest dość ciekawy regulator zastosowany. One bardzo krótko były dostępne. Turniji chyba 60-amperowy Sentinel. To były takie, albo Sentry. To były takie akumulatory, które... przepraszam, regulatory, które balansowały cele akumulatora. Nie wiem na ile skutecznie, bo... Jakim motorkiem jeżdżą. Nie wiem na ile to było skuteczne, ale stwierdziłem, że w tym modelu to będzie dobre rozwiązanie. Później one zniknęły. Miałem zamiar kupić do mniejszych samolotów, ale zniknęły. Już się nic podobnego nie pojawiło. Zresztą jak wyląduję, to pokażę, o co chodzi.
sobie wolno lata. Zejdziemy trochę niżej. Duży, dobrze widoczny samolot. No, pod tym względem to jest kapitalne. Zawsze go chciałem mieć. Później go miałem i się bałem latać. No, jak widać, obawy były nieuzasadnione. Piękna maszyna. Coś tam mi strasznie chaosuje. Dobra, teraz zobaczymy, co on zrobi, jak otworzyłem podwozie. Podwozie wypuszczone. I spróbujemy wylądować. A, miałem lądować w drugą stronę, oczywiście, tylko ze słońcem. Co ciekawe, fajnie. Oj, 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 patrz na samolot. Dobry moment. Niedobrze, niedobrze. Ale na ziemi cały i co więcej, no przez przednie kółko nie kapotował. No, ale zobaczymy, jak to wygląda, bo to te pręciki mogły tego nie wytrzymać tak naprawdę, ale wszystko jest ok. I to jest najważniejsze. Coś tam jedzie. To trochę mnie odwróciło moją uwagę. Wszystko jest ok. W najlepszym porządku. Słuchajcie. Ok, to pójdziemy sobie na jak zwykle małe omówienie. Kilka słów o samolociku i o tym, co tam w środku. Dobra, dam szansę tutaj przejechać. Chłopaki traktorami jeżdżą. Znaczy się ciągnikami rolniczymi. Co ciekawe, część to są już zaprzyjaźnieni kierowcy tych maszyn. Jak tutaj czasami jesteśmy, to zatrzymujemy się i tak na rozmowę, zainteresowani tematem. No jeszcze agro, tutaj dronów nie mamy, ale kto wie, jak to tam się rozwinie. Słuchajcie, panika to odnośnie akumulatora była chyba nieuzasadniona, bo dość sporo jeszcze w tym akumulatorku jest, także, ale na wszelki wypadek go zaraz, za chwilę tutaj wymienię. Konfiguracja i tutaj tak nie do końca pamiętam, ale tak, tu silnik, zacznijmy sobie od silniczka. To jest Turniji i to będzie z tych 30 ekwiwalentów 35 na tutaj chyba 42 z serii GT. Jak ja pamiętam, to ten silnik ma bardzo mały pobór jak na swoje wymiary i swoją moc, bardzo mały pobór prądu. A on tak tutaj ciąg ma rzędu 2 kg, oczywiście w zależności od użytego też i śmigła. Regulator jest tutaj w środku, ten, o którym mówi. O, moment, stop, aparaturka, bo zaraz będzie jakiś wypadek. Także tam regulator jest w środku i ono to właśnie ma takie tutaj złącze balansera i no niby miało to powodować, że to bardziej równomiernie ten akumulator był eksploatowany, zużywany. No tutaj odbiornicze Karshera systemu Upper Sky. Kabli jest sporo, bo ja jeszcze go nie przerobiłem tak do końca. On miał oświetlenie, to takie pełne oświetlenie, skrzydła, końcówki u góry, na dole, oświetlenie lądowania, to jeszcze nie zostało do końca podłączone. W nocy nie planuję nim latać. Serwa. Tu w zasadzie były, co, chyba Chińczyki wszystko, Hobby Kingi. Tak, Hobby Kingi. W różnych wersjach, tutaj nie wiem, czy pamiętacie, takie kiedyś Hobby King miał takie pomarańczowe, te białe, które ja jeszcze mam i używam. No, to tak wygląda konfiguracja. Akumulator 3S, ale 5200, czyli kawa akumulatora. Dobra, jeszcze jedzie kombajn, ja zmieniam akumulator i lecimy. Niezły sieczkobrzeg. Prawda odnośnie tych baterii to też jest taka, że no już co swoje, to te bateryjki to przeżyły. Także nie ma też co
się łudzi, że one to już trochę mogą być przemęczone. Ok, wszystkie sieczkobrzęki pojechały. Nic tam nie kurzy, nie dymi. Wiatru nie ma. Startujemy. Trochę poprawiłem. Właśnie, poprawiłem i teraz znowu muszę trymować. Teraz w drugą stronę. Tak to bywa czasami. Kurczę. Dobra, ale już wiemy. Wiemy, że jak coś, to trzeba stanąć po środku teraz i będzie wszystko ok. Także te akumulatorki też już coś swoje przeżyły. No ale ten już nie zapikał przy starcie, także są lepsze jakby rokowania. Zobaczymy teraz, czy coś tam nam pokaże, póki jest świeżo założony po starcie z akrobacji. Bardzo chętnie, bardzo łatwo i bardzo przyjemnie bym powiedział. O, bardzo, naprawdę fajnie. Fantastico. Także no ja też pamiętałem, że on taki był, jeżeli chodzi o takie sprawy, to był dość gibki. O, tu trochę przegiąłem, za mała prędkość była. No ale też jak widać, on nie ma problemu z utrzymywaniem się w powietrzu. Co w sumie jest dość miłe. No i ta mała prędkość. Zobaczcie, przecież on ledwo się przemieszcza w tym powietrzu. Co całkiem fajne jest. Zresztą jak ja już nieraz mówiłem, no lubię samoloty, które wolno latają. Super. A jeszcze sprawdzę to, co ostatnio przy wilku, o mało się nie skończyło katastrofą, tylko wylecę ze słońca. Wejdziemy jeszcze trochę wyżej. I jak to nam szybuje. Silnik wyłączony. No i patrzcie, no i słuchajcie, no to on... Tak, to nawet mógłby wylądować przy niewielkiej korekcie. To nawet awaryjnie można byłoby lądować, no, ale nie chcemy jeszcze lądować. Więc wracaj, ptaszyno, do nas. No, widzowie się zapowiadają. Ja muszę popatrzeć chwilę. Jaki ma zasięg? No, jak lata, nie gadamy jak latamy, bo to może się źle skończyć. Tu wzroku, tylko w zasięgu wzroku. Ale to elektryka widzę. Tak. Ekologię, proszę pana. Ja wiem. No, także spokojnie latający samolocik. To jest taki powrót troszeczkę tego samolotu. Długo nie latał i powiem tak, od czasu do czasu też rozglądam się za, czy takie konstrukcje jeszcze są dostępne. No i okazuje się, że Tucana już nie daje się kupić. Także a szkoda, bo jak widzicie, całkiem fajnie latający samolocik z potencjałem niemały. Jak ktoś, jakby powiedzieć, ktoś ma problemy ze wzrokiem, no to dobrze widoczna maszyna, nie będzie punktem na niebie, potrafi i szybciej polecieć, i jak trzeba wolniej. No tutaj to wiadomo, że to też kwestia zastosowanego zestawu napędowego. Tu jest taki 3S, typowo 3S, bo silnik jest 2-3S o niewielkim w sumie poborze prądu. I też właśnie patrzyłem, czy są dostępne te silniki. Nie ma. Ja w opisie filmu dam oznaczenia tego silnika. Aczkolwiek naprawdę szukałem i nie znalazłem. Po prostu jako niedostępny. Okej. Okay. Poczekam, aż tu wszystkie wycieczki przejdą. Postaram się wylądować, żeby nie było katastrofy w przestworzach. A tymczasem sobie trochę się pokręcę. Myślę, że to
Jakby co to? Jak za długo będzie to utne? Duża wycieczka z psami, ale wiecie co, ja nie wiem, czy ja nie wyląduję. Kurczę, tam następna rowerowa. No dzisiaj to napadli mnie, chyba wszyscy dzisiaj tutaj przyjechali. Psy, rowery, piesi. Oby tylko starczyło akumulatora, to będziemy krążyli. No. Nie chcę, pod ostatnim filmem, czy jednym z ostatnich filmów, jeden z kolegów napisał, że długi, wyczerpujący materiał. Wiecie co, powiem, że widzę po statystykach, to zazwyczaj do tych 15 minut to wszyscy oglądają, czy wiele osób ogląda. Natomiast później już zaczyna się nudzić, także staram się, żeby te filmiki nie były zbyt długie, zawierały jakąś treść. I ja wiem, że czasami w emocjach to czegoś tam nie powiem, coś pominę, a nawet czasami to są dość istotne rzeczy, no ale niestety tak to bywa. Dobra, no nie, to teraz psy. Psy nie... Kurde. Idź mi! Ja wiem, że ludzie z tą czasami są zaciekawieni, ale akurat w tej chwili to mi tutaj wycieczka nie jest potrzebna. No, ja już do lądowania, tu jeszcze Mercedes. No dzisiaj wyjątkowy ruch, jak na Marszałkowskiej. I to w dzień defilady. Tu nigdy takiego ruchu nie ma, no. A dzisiaj jakoś tak wyszło, no zdarza się. Podwozie wypuszczone. RF Sigma low. Ściemnia. Hura. I wylądował. Jednak tutaj ta droga nie należy do najrówniejszych, a mimo wszystko udało się zakończyć lądowanie z powodzeniem. No i słuchajcie, tak to wygląda powrót samolotu do służby. Czasami bywa trudno,
ale też i zakończone jest wszystko lądowaniem, także z powodzeniem. Nie będzie jednak kolejnego startu, obowiązki wzywają. Mam nadzieję, że ten film taki średni wyjdzie i też będzie Wam się podobał. Przykro, że takie samoloty znikają, nie pojawiają się, bo jak go miałem na początku, mało nim latałem. Natomiast teraz, chociaż wiadomo też, no też i więcej trochę człowiek ma doświadczenia i wtedy też troszeczkę inaczej i lata się i odbiera się te modele. Zresztą mam zamiar zrobić w końcu odcinek, włożyć ten kij w to modelarskie mrowisko, bo miałem fajne zajęcia z młodzieżą i też dają pewien pogląd na to, co dla kogo jest istotne, ale to do tego tematu jeszcze wrócimy. Także tukan cały, ja zadowolony, pora wracać do domu. Cześć!